Siema, chociaż już Wam pokiwałam na początku, więc widziałam się z Wami. Nie, no żartuję. Przywitałam się z Wami po prostu. Przychodzę z dużą ilością fajnych rzeczy z lumpeksu, second handu, taniej odzieży, SH. Co jeszcze może być? No nieważne, ale wiecie o co chodzi. Mam, dzisiaj byliśmy. Fajne rzeczy kupiliśmy. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Oczywiście subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę lub w dół, w zależności czy Wam się taka tematyka filmu podoba lub nie. Aczkolwiek te w dół już w tej chwili nie są widoczne, więc by the way, pokazuję Wam rzeczy. I są tutaj rzeczy dla mnie, dla Pawła i dla Kubusia, więc dla całej naszej trójki. Słuchajcie, suma tych rzeczy to jest 120 zł. Tak mi się wydaje. 120, kurczę, nie, więcej. 140 zł tutaj mam w ręce i sami ocenicie, czy warto, czy nie. Pierwsza rzecz, opaska. Opaska jest po prostu rewelacyjna. Wydaje mi się, że w ogóle to jest ręczna robota. Zobaczcie. Taka ładna. O, no będzie mi pasować. Wiecie, że mi będzie pasować. Na pewno będziecie widzieli. Ja ją sobie wypiorę oczywiście i będę nosić. Będziecie widzieć gdzieś tam we filmach. A tymczasem kładę to wszystko na ziemi i po kolei Wam będę pokazywać, co tu jest. No i dobra, mamy tutaj bluzę i to jest bluza pawełkowa, taka szara, naprawdę bardzo fajna, znalazł sobie w jednym z lumpów i tam tylko tą jedną rzecz kupiliśmy. Muszę ją podszyć, bo ma dziurkę tutaj pod pachą, o proszę bardzo, podpachowa dziura, ale to zupełnie nie przeszkadza, wiecie, taka dziura na szwie to żadna dziura. Zobaczcie, jest ekstra naprawdę, on lubi takie klimaty, to jest chyba róża? No nieważne, ale bardzo ładnie wygląda i umówmy się tak, że rzeczy mężczyzn nie będą prezentowane na modelach, no chyba, że dacie znać w komentarzu, że też chcielibyście je widzieć, to wtedy poproszę moich mężczyzn, żeby je przymierzyli dla Was. Jak podzielisz się ze mną garżą, to mogę przymierzać. Nie ma czym się dzielić na razie. Na razie nie ma czym. No ale dobra. A jeśli nie będziecie chcieli, to po prostu nic się nie zmieni i tyle. Oni nie będą pokazywać, a ja będę pokazywać Wam rzeczy, tak jak w tej chwili. I umówmy się, że gdzieś tutaj z boku będziecie widzieli to, jak wygląda dana rzecz na mnie. I pierwsza moja rzecz to jest właśnie taka sukieneczka firma River Island, rozmiar 12, czyli 40, czyli na moje cycuszki idealna. I słuchajcie, ma piękne detale, przede wszystkim tutaj te hafty, dekolt jest sztosem, guziczki, no śliczne są te jasne guziczki z taką obramówką złotą, przesztos. Oczywiście wszystkie są długi rękaw, więc teraz idealna również na jesień, na zimę, jak najbardziej do, wiecie, wysokich butów, które ja akurat posiadam w swojej szafie. Jedynym problemem tej akurat sukienki jest to, że jest tutaj zabezpieczenie. I powiedzcie mi, jak często spotykacie się z zabezpieczeniami w lumpeksach? No ja niestety coraz częściej, niedobrze to świadczy o takich miejscach, bo ja, wiecie, nie wiem, czy to jest z kradzieży, czy skąd w takim razie. W każdym razie niestety w lumpeksie, mimo tego, że posiadają magnes i mogą ściągać je, no to tutaj się mu to nie udało, był za słaby. Mam nadzieję, że uda się ją uratować, bo to jest magnes z farbą w środku. Zobaczcie. Jest jakby, że jest farba w środku, więc jeśli nie uda nam się bezpiecznie ściągnąć tego magnesu, no to może być jedna wielka wtopa, bo te farby później nie schodzą. Wiecie, bo to jest przeciwko złodziejom, a ja za nią zapłaciłam i kurczę, no mam nadzieję, że będzie fajnie. Tymczasem Wy już ją widzicie, jak ona wygląda na mnie, no jest konkret, jest naprawdę boska. No ja nie wiem nawet, co mam powiedzieć, kolor jest piękny, te hafty, ten dekolt, no wszystko mi się w niej podoba, więc mimo tego zabezpieczenia zdecydowałam się wziąć. Pawełek będzie próbował go ściągnąć, no i damy Wam znać, czy straciłam 28 zł i wyrzuciłam tak naprawdę, czy udało się ściągnąć magnes i po prostu w ten sposób zadziałamy, także
Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ja bym się bardzo cieszyła. Kolejna rzecz, to jest kolejna rzecz Pawełkowa. I sobie taką fajną znalazł bluzeczkę, zobaczcie, Nike. Przy czym mój mąż, z tego co pamiętam, obiecał mi, że zrobi porządek w swoich dwóch szufladach, bo mówi tak: Kotek, ty mi tyle nakupowałaś tych rzeczy sportowych, ja nawet nie wiem, co tu mam, a mam tego tyle. No, i prawda taka, że później chodzi w dwóch rzeczach, z tych dwóch szuflad wielkich, więc muszę go zmotywować koniecznie, żeby zrobił tam porządek w tych wszystkich rzeczach i może coś również powystawiamy na Vinted, bo ja swoje sprzedaję, a mój mąż gromadzi, gromadzi, gromadzi. I kto ma więcej rzeczy? No na tą chwilę na pewno on. Także taką fajną sobie znalazł, to jest emeczka Nike. Fajna, przyda się na siłkę, czy jak z Kubusiem chodzą na boisko, to zdecydowanie. Oczywiście rzucam wszystkie rzeczy na ziemię, dlatego że raz, a ziemię mamy czystą, b, to te rzeczy dopiero pójdą do prania, także niczym się nie martwcie. No tutaj jest perełka, moja perełka, nowa z metką, to jest firma, nie wiem, AX Paris, nieważne. Jest zapinana z tyłu na zamek wzór. No jedyne, co nie do końca do mnie przemawia, to jest wzór. Ale to, jak ona jest skrojona, to, jak ona leży, jak ona pokazuje pięknie nogę, zgrabną. No, dodałam sobie zgrabną, nie? Fajne rękawki. Generalnie ona będzie miała u mnie jedno przeznaczenie, czyli jedną okazję, na którą zostaliśmy zaproszeni i będzie pasowała idealnie. Ale oczywiście jest to taka kiecka, którą wykorzystam na różne możliwości, czyli do noszenia na co dzień. Mogę w niej iść na randkę z mężem, na którą może mnie zaprosi kiedyś albo zabierze. Nie wiem, zobaczymy. Liczę na to. Trzymam kciuki, tak wiecie. Dobrze, że mam założone słuchawki i nic nie słyszę. Nic nie słyszę zupełnie. On jest trochę przegłuchawy, więc wiecie, nie martwcie się tym. I słuchajcie, no ale tak skrycie o tym myślę. Także fajnie by było, aczkolwiek na co dzień też ją z uspokojem wystylizuję. Już mam w głowie pewną stylówę i będzie naprawdę bomba. Także zresztą widzieliście, jak na mnie wyglądała i naprawdę... No, i to wszystko w lumpeksie i za te wszystkie rzeczy zapłaciliśmy tyle, a nie tak naprawdę, wiecie, za jedną kieckę 100... Gdzie? No w Zarze 200 taka fajniejsza, nie? No więc ta pewnie z 200 by kosztowała. A my tutaj mamy tymczasem bluzkę dla Pawła Gessa, biała, to jest rozmiar L. Nie mierzył jej, ale na pewno będzie git, bardzo fajnie wygląda, podoba mi się ten motyw flagi. W ogóle nie jest nigdzie zniszczona, jest oryginalna, podoba nam się. No i ją kupiliśmy, będzie miał taką fajną, a mój mąż potrzebuje bluzeczki z krótkim rękawkiem, więc idealnie dla niego. Kolejna rzecz i kolejna dla mojego męża. Słuchajcie, ja tutaj sobie uświadomiłam, że ja tutaj dość mało rzeczy dla siebie znalazłam tym razem, ale nie będę narzekać, bo ja się cieszę również z zakupów moich mężczyzn. Zobaczcie, jakie fajne spodnie mój mąż znalazł. Hugo Bossa. Oryginalny, kolor taki kamelowy, no jest boski, to są spodnie w kant z takim, to nie jest mankiet, to jest nogawka, zakończeniem nogawki i to jest oryginalne zakończenie. Jego rozmiar, no wygląda, musicie mi uwierzyć na słowo, że bosko, zresztą jak jedna pani go zobaczyła w tych spodniach, to stała przy nas przy kasie, a Państwo na pewno biorą te spodnie, a może jednak się Pan nie zdecyduje na te spodnie? Ja mówię, nie, to są już nasze zapłacone, już zabieramy. Więc Pani była bardzo rozczarowana, że my je kupiliśmy i czekała, słuchajcie, do samego końca, do kasy z nami, czy na pewno je weźmiemy. Ale otóż wzięliśmy i takie fajne będzie miał. I tu w ogóle te dwie rzeczy, a konkretnie te, to jest, słuchajcie... Bluzeczka taka z długim rękawkiem pod Kubusia, dla Kubusia. To jest taka termiczna, ale można ją też nosić, wiecie, samą. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj ma ten taki meszek, który dodatkowo jeszcze ogrzewa. Ciałko małe, małe ciałko. Under Armour, także oryginał. Bardzo fajnie. To jest rozmiar kubusiowy. Idealny będzie. On teraz wrócił do treningów piłki nożnej, więc na sezon jesienno-zimowy też pod strój będzie mu idealnie pasować. No i słuchajcie, kosztowała 5 zł.
Więc no musiałam mu ją wziąć, a w ogóle miałam takie, wiecie, przechodziłam przez ten dział dziecięcy, nawet nie patrzyłam, no i mi mignęła metka. Mówię, dobra, no spojrzę, może akurat coś fajnego, no i mówię, dobra, to mu wezmę na pewno. I ostatnia rzecz, to słuchajcie, są te spodnie. I tutaj Was bardzo przeproszę, dlatego że tych spodni nie przymierzę dla Was. Musicie mi uwierzyć na słowo, że są dobre, ale niestety przestawiłam sobie kolano. I mogę Wam je jedynie pokazać, mogę Wam zoomować, zresztą tak też zrobię, jakie są detale tych spodni, jaki to jest piękny kolor, guzik. One są w ogóle, są chyba nowe spodnie, bo widać, że nawet guzik nie jest nigdzie zarysowany, słuchajcie. Kolor mają przesztos. Metka tutaj z tyłu. I tak, dobrze widzicie, to jest firma Oh Foy, która, z tego co pamiętam, są dziewczyny, które szaleją na punkcie tej firmy. Tam takie spodnie w granicach pewnie 250-300 zł, tak przypuszczam, że kosztowały. To jest mój rozmiar 38. Zresztą tutaj, zobaczcie, jest metka. Tego już nie będę Wam, wiecie, ze zbliżenia robić. Fajne z tyłu kieszenie. Tym bardziej, że teraz w ogóle, tak jak to już ja oglądam, bo ja, wiecie, jestem młodą osobą i oglądam na przykład Wersow i podglądam, co one tam noszą fajnego, jak się ubierają i tak dalej, młodsze dziewczyny. No i właśnie Kardashianki, teraz jest moda na jeans wszelkiego rodzaju, łączy się jeans z jeansem, ważne tylko, żeby były ciepłe z ciepłem i zimne z zimnym odcieniami. Jeśli będziecie chcieli trochę o tym posłuchać, to dajcie znać, to nagram o tym osobny film. W każdym razie w tej chwili total look jeans, jak najbardziej top of the top. No i wiecie, ja normalnie pewnie bym takich spodni nie wzięła z takim tutaj wydziwiasem, ale tak mi się spodobały, fason mi się spodobał, kolor. A jak jeszcze później spojrzałam na tyłek, na dupcie, bardzo ładnie wyglądały. Wiecie, ja, przepraszam, ale właśnie musiałam nogi poprawić. Wiecie, ja w przymierzalni je przymierzyłam, ale no, teraz jakby miała się w nie wciskać, a to są dżinsy jednak, więc fajnie, ładnie one dopasowują się do pupy, do talii, bo te są bardzo fajnie skrojone. No to nie, przepraszam po prostu, ale dzisiaj tego dla Was nie zrobię, bo jeszcze muszę dać odpocząć mojej nodze, a dzisiaj dałam jej tak mocno w kość, że nie pytajcie. Słuchajcie, no ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Mam nadzieję tylko, że tą sukienkę uda się uratować i uda nam się to zabezpieczenie ściągnąć bezinwazyjnie. Mam nadzieję. Ale naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja oczywiście zaraz wrzucam je do pralki i je wypiorę i będę je nosić i pewnie będziecie je gdzieś tam widzieć. Na pewno będziecie. Zresztą jak ten film poszedł, to Wy już wiecie o wszystkim. Tak, no. Nie będę nic więcej mówić, kochani. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Widzimy się w następnych filmach. Pa!